Szanowni Państwo, zacznijmy od powitania naszych gości. Od Państwa prawej strony Michał Podlaski, zawodowy kolarz, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik wyścigów takich jak Tour de Estonia, Puchar Uzdrowisk Karpackich, na których miał miejsca na podium. Kolejny obok niego Piotr Kołodziejczuk, też kolarz, medalista Mistrzostw Świata w tandemie z Michałem Podlaskim. Startują we dwóch, o czym nam dokładnie opowiedzą. Dalej pan Czesław Lang, przed laty znakomity kolarz, medalista Igrzysk Olimpijskich. Aleksandra Mirosław, zawodniczka, która zajęła na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio czwarte miejsce we wspinaczce sportowej, ale tutaj będziemy rozmawiali o planach na Tokio i, przepraszam, na Paryż, bo Tokio jest za nami. I Natalia Kaczmarek, awizowana jako srebrna medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, ale myślę, że przede wszystkim złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w biegu na 4x400 metrów w sztafecie mieszanej. Czy jest szansa, żeby kiedyś tutaj u nas w Płocku albo start, albo finish Tour de Pologne zawitał? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości, tutaj kolegów sportowców, koleżanki sportowszczynie, sportsmenki fantastyczne, ale cieszę się, że możemy się spotkać, a wracając tutaj do tego pytania, jeżeli chodzi o Polskę, oczywiście, że tak, bo Tour de Pologne to oczywiście są wielkie emocje sportowe, jest to World Tour, startują najlepsze drużyny świata, najlepsi kolarze świata, ale równolegle dla nas bardzo, bardzo jest ważne, żeby pokazywać i promować Polskę. Każdy etap to jest 5 godzin transmisji telewizyjnej, czyli w trakcie tej transmisji telewizyjnej oczywiście skupiamy się na walce kolarzy, co się dzieje, kto tam odjeżdża, kto zostaje, ale też bardzo, bardzo mocno tutaj z Telewizją Polską wypracowaliśmy taki model, że pokazujemy wszystko, co jest piękne dookoła. Te materiały są przygotowane dużo, dużo wcześniej i ten sygnał, który jest tu wyprodukowany w Polsce, te 5 godzin codziennej transmisji, czyli przez 7 dni, prawie 35 godzin transmisji i możliwości pokazywania Polski, trafia do ponad 100 państw na całym świecie. Czyli naprawdę to jest taka dobra impreza, która jedzie przez całą Polskę, bo przejeżdżamy 1400 kilometrów i pokazujemy nasz kraj. Stąd na pewno w przyszłości będziemy pamiętali o Płocku. Oczywiście mamy tutaj różne uwarunkowania, bo w wyścigu kolarskim potrzebne są góry, trochę czasówki, trochę tego, czyli te takie dystanse nieraz są trudne do pokonania. Kolarze też nie mogą mieć dłużej transferu, czyli przejeżdżania. Jak się przejeżdżają linię mety, w ciągu 2 godzin muszą być w hotelu. I rano też jadąc na start nie mogą jechać dłużej niż 2 godziny, czyli często nam te dystanse gdzieś tam trudno jest podomykać, ale na pewno będziemy chcieli tutaj przyjechać, bo Płock jest pięknym miastem i pamiętam Płock jeszcze jako zawodnik, jak się ścigałem tutaj wyścig dookoła Mazowsza, też gdzieś tam wygrywałem na stadionie, wtedy się wjeżdżało na stadiony takie żużlowe. No i jako organizator na pewno fantastyczni ludzie, fantastyczni kibice i na pewno będziemy chcieli tutaj zawitać. Świetnie, liczymy, że się uda. Panie Czesławie, jest pan w kolarstwie wiele lat. Tak pokrótce może pan nam powiedzieć, czym się zmieniło to kolarstwo z lat 70. wobec tego, co teraz się dzieje? Jakie są największe przez całą pana karierę tutaj sportowe różnice pan dostrzega w tym kolarstwie? No ja myślę, że cały sport się zmienia, jak i zmienia się nasze życie. Zobaczcie, telefony komórkowe, GPS-y, ta technologia wchodzi wszędzie bardzo szybko. Teraz już bez telefonu w ogóle nawet podróżować chyba nie można by było, żeby gdzieś naprawdę bez internetu funkcjonować, to wszystko się bardzo zmienia i również do sportu trafia ta technologia i tutaj na przykład w kolarstwie takie duże zmiany, które nastąpiły, to przede wszystkim to, że kolarze mają łączność z dyrektorem sportowym, mają słuchawki w uchu. No i ten dyrektor sportowy, patrząc na ogół na ekranik telewizyjny, który ma w swoim samochodzie telewizor, widzi, co się dzieje na trasie i mówi, jak reagować mają. Czy teraz mają, nie wiem, atakować, czy mają poczekać, czy ktoś, kto jest w ucieczce, musi zostać z tej ucieczki i poczekać na swojego kolegę, który jest z tyłu, a który jest liderem wyścigu. Także ta taktyka teraz nie zależy tyle od kolarza, ile od menadżera. I to jest chyba gorsze, bo ja pamiętam, jak nie wiem, startowałem na Igrzyskach Olimpijskich, na starcie stanęło 200 kolarzy i ty sam tą taktykę musiałeś ułożyć. Sam musiałeś patrzeć, czy tam odjeżdża Rosjanin, czy Niemiec, czy Włoch, czy Hiszpan, czy warto atakować w tym momencie, czy trzeba sobie poczekać jeszcze, rozłożyć siły, no bo dystans prawie 200 km do przejechania, to no, trzeba te siły tak odpowiednio rozłożyć, żeby w końcówce były jeszcze do finiszu, prawda, żeby jeszcze można było zafiniszować i powalczyć o medal. To jest jedna, dwa, na pewno taka duża zmiana, technologia taka poszła, jeżeli chodzi o sprzęt, o rowery.
weszły tam hamulce tarczowe, ramy bardzo leciutkie z komponentów włókna węglowego, czyli to wszystko jest bardzo lekkie, bardzo, stroje są bardzo aerodynamiczne, kaski, nie kaski, te prędkości są większe, no i to też jest na pewno duża taka zmiana, która nastąpiła, jak i również w samych przygotowaniach zawodników do wzięcia udziału w imprezach, przede wszystkim odżywianie się. Każda ekipa, która przyjeżdża na Tour de Pologne, ma potężnego takiego busa. W tym busie mają swoje produkty, produkty ekologiczne, mają dietetyka, mają kucharza, także że nie jedzą tak byle czego, wpadną do hotelu i zjedzą, nie wiem, kawałek kurczaka, tylko po prostu każdy ma zaplanowany sposób odżywiania się i to jest na pewno też no, taka duża zmiana. Ja pamiętam, jak byłem amatorem, to były lata 70., był problem mięso na kartki, gdziekolwiek, cokolwiek kupi, to było też bardzo trudne. Nie mieliśmy co schować sobie do kieszeni, jakieś tam czekoladę czy Principolo gdzieś się dostało, no to się roztopiło to wszystko. Sięgałeś ręką do kieszeni, to taka tylko maść była, albo nie wiem, cukier w kostkach, deszcz popadał i tam tylko taka ciapka była, była z tyłu. Także to był wielki, wielki problem, a też na przykład przed startem, żeby coś zjeść, to też nikt nie zwraca uwagi. Ja pamiętam Mistrzostwa Polski w Pruszkowie, Mistrzostwa Polski jeździ drużynowej na czas. To jest trudna dyscyplina, bo startowa o czterech zawodników z każdego klubu i w czwórkę mieliśmy zrobić jak najlepszy czas przejeżdżając 100 kilometrów. To bardzo ciężka, trudna dyscyplina, gdzie Polacy odnosili wielkie sukcesy. Ryszard Szurkowski, Stasiusz Ozda, Mytnik, no my też zdobywaliśmy medale, Janenkiewicz, Sójka, ja. No i pamiętam takie Mistrzostwa Polski w tym, nie Pruszkowie, tylko w... No, zaraz im przyjdzie nazwa. No, przyjeżdżamy w No, dobra. Nie mamy co zjeść. Idziemy, jakaś jaka restauracja jest tam gdzieś przydrożna. No, trener nam zamówił bigos i golonkę. Godzinę do startu, wyobraźcie sobie, że jesz taki duży talerz bigosu, tą golonkę. No, chętnie zjesz, ale jak myśmy siedzieli na te rowery, to do cały wyścig, tą golonkę miałeś tutaj w szyi, nie mogła, gdzie to strawić w ciągu godziny, takie ciężkie jedzenie. No i na pewno nie było to przemyślane. Wiele takich eksperymentów było. Ja pamiętam na przykład któryś z wyścigu pokoju. Lata 70. nie ma mięsa, dziewczyny tutaj nie wiedzą, bo to jeszcze ich nie było. Nie ma mięsa, mięso na kartki, więc jak jest wyścig pokoju, to musimy wszystko zrobić, żeby nasi kolarze byli najmocniejsi, a żeby byli najmocniejsi, to muszą mieć dużo mięsa. No i zaczyna się wyścig pokoju. Takie duże talerze tatara rano, taki prawie pół kilograma tego tatara. Po przejechaniu linii mety w pokoju znowu tatar. Słuchajcie, tak na początku to chętnie, bo człowiek był spragniony tego mięsa, to chętnie zjadł, ale po dwóch dniach już nie mogłeś patrzeć na to. A dostaliśmy takich zakwasów, tak ten, po prostu było przebiałkowienie tego organizmu, że nogi mieliśmy takie balony i nie szło jechać do przodu. Także że naprawdę ten sposób odżywiania się był różny. Też następny wyścig pokoju to było tak, że mięso nie zdało egzaminu, to co gdzie jest dobre białko? W jajkach. Więc kogel mogel codziennie rano, taka duża szklana kogla mogla. No, a jeszcze mówi trenerzy mówią, dobra, to żebyście na trasie, bo wiecie, jak kolarz jedzie tam 6 godzin na rowerze czy coś, to musi jeść w trakcie jazdy, żeby mieć cały czas tą energię. Więc żeby ta energia była, to nalejemy wam tego kogla mogla do bidonu i będziecie sobie popijali. Upał 30 stopni, ten kogel mogel w tym rowerze tam, prawda, jak się trzęsie, to się ubił tak jak masło. No ja mówię, dobra, czas na energię, biorę ten bidon, no i tu próbuję pić, nie idzie, nie? Więc puszczam kierownicę i tak sobie ten bidon, te jajka wszystkie na twarz, na rower, na wszystko, także różne przygody, no ale nie zwracano uwagi naprawdę na sposób odżywiania się, na przykład zawsze zimą, grudzień, styczeń, luty, byliśmy w ośrodku przygotowań olimpijskich w Zakopanem i tam były wszystkie dyscypliny sportu, lekkoatletyka, Irena Szewińska, piłkarze, bokserzy, Jurek Kulej, kolarze i tak dalej. Jak schodziło się do stołówki, to jakby ktoś zbierał autografy, tam miał samych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, ale jak patrzyłeś na stoły, to wszyscy jedliśmy to samo. Jajecznica, twarożek, jakiś tam ser, tylko zawsze zazdrościliśmy ciężarowcom, bo oni dostawali potrójne porcje. A my wszystko to samo. Także
wracając do tego pytania, jaka jest różnica? Na pewno różnica w odżywianiu się, różnica też w wypoczynku, bo na przykład kolarz, który jedzie w wyścigu wieloetapowym, tak jak Tour de France czy Giro d'Italia, to codziennie śpisz w innym pokoju, w innym hotelu. Codziennie musisz pakować walizkę, wieczorem spakować tą walizkę, przewożą cię w inne miejsce, czyli masz codziennie inne łóżko, inną poduszkę. A żeby wygrać taki wyścig, to musisz przede wszystkim, oczywiście oprócz tej walki na rowerze, musisz zregenerować swoje siły. Musisz dobrze zjeść, dobrze wypocząć, przespać całą noc. Jak masz słabe łóżko, słabą poduszkę, to nie prześpisz. My już z Leszkiem Piaseckim, który ze mną później jeździł w tym zawodowym peletonie wiele, wiele lat, nauczyliśmy się spać bez poduszek. Czyli jak byliśmy we Francji na przykład są takie wałki zamiast poduszek, nie? No to wyrzucaliśmy te wałki, na płasko spaliśmy. A teraz, też mówiąc o tej różnicy, jak są grupy zawodowe, to wożą nawet materace i poduszki. Czyli masażysta przyjeżdża, daje ci twoją materac, twoją poduszkę, twoje jedzenie i możesz regenerować te siły, bo no, wygranie takiego wyścigu wieloetapowego, no to jest, zobaczcie, 21 dni codziennie po 6-7 godzin ciężkiej pracy, ciężkiej walki. To codziennie, codziennie, codziennie. Nie to, że zagrasz mecz i później odpoczywasz kilka dni i dalej, nie? Codziennie, czy nawet jak się kolarz przewróci, to też, no ja pamiętam na Tour de France przewróciłem się, rozbiłem sobie tutaj łokcie, kolana, brodę miałem poszytą całą, no to dalej jedziesz, nie śpisz całe noce, ileś tam tych dni się przemęczysz i dalej jedziesz, także nie ma takiego łatwego wycofania się, bo się ktoś przewrócił, podrapał się trochę czy coś dalej, także no, kolarstwo akurat jest takim sportem twardym. Tyle, bo was zagadam. Wyprzedził pan jedno z pytań a propos, jak sobie radzicie w tych wieloetapówkach, a pamięta pan, jakie było miejsce po tej golonce na tych mistrzostwach Polski? Wygraliśmy, ale golonka była tu w gardle, ja się ścigałem przez 8 lat w klubie Legia Warszawa, no to praktycznie chyba przez te 8 lat wygrywaliśmy wszystkie mistrzostwa Polski na torze i na szosie, także tych medali nazbieraliśmy trochę. Super, to ostatnie pytanie pod kątem rodziców, dzieci, które przejawiają jakiś tam talent kolarski, chcą trenować. Gdzie na Mazowszu można się zwrócić do jakiego klubu, jeżeli na przykład nasze dziecko no, chce być kolarzem? Ja myślę, że no, tu by trzeba było troszeczkę poszukać w internecie, ja tak nie powiem wam z głowy, ale jest naprawdę dużo takich szkółek kolarskich, jest też dużo imprez, bo przede wszystkim zanim by się chciało tam, prawda, gdzieś zapisywać do klubu, to trzeba wystartować. My sami jako wspólnie razem tutaj z firmą Orlen Paliwa organizujemy mini Tour de Pologne dla dzieci podczas dużego turu Tour de Pologne Junior. To też mogą sobie te dzieciaczki przyjechać, zobaczyć, czy tym się podoba, czy nie. Ja na przykład zacząłem swoją karierę sportową, jak organizowano małe wyścigi pokoju. Miałem chyba 13 lat w miejscowości, w której mieszkałem na Pomorzu, Bytów. Mój klub taki rodzinny, Baszta Bytów, organizował. Szukał talentu, więc ze wszystkich szkół zapraszał reprezentację. No i był taki mały wyścig pokoju. Wystartowało ponad 100 tych adeptów. Ja nie miałem roweru wyścigowego, więc rower damkę mojej mamy, taką Ukraina. No i pojechałem. No i tak mi się to spodobało. Wygrałem wyścig i się zapisałem do klubu i tak połknąłem tego bakcyla kolarskiego. Także na pewno warto gdzieś pojechać z dzieciaczkiem, żeby sobie zobaczył, czy to rowery górskie, czy coś, czy mu się to w ogóle podoba. Jak mu się podoba i tam gdzieś odpali się, to wtedy warto poszukać mu klubu. Czyli możliwości większe. Dziękujemy panie Czesławie. Zostajemy przy kolarstwie. Dziękuję. Piotr Kołodziejczuk. Piotr, powiedz nam, dlaczego, bo już wiem, dlaczego pan Czesław wybrał kolarstwo. Zaczęło się od roweru mamy i wygranej w tym wyścigu. A jak ty do tego kolarstwa trafiłeś? Dzień dobry. Moja przygoda z kolarstwem tak naprawdę zaczęła się, jak utraciłem wzrok i jakiś tam czas nic nie robiłem. Mieszkałem w ośrodku dla niewidomych, no i po 2 latach chciałem coś robić. No i trafiłem do klubu KS Warmii i Mazury Olsztyn, do prezesa Piotra Łużyńskiego. On był kolarzem wtedy, startował, poklepał mnie, zobaczył moje warunki fizyczne, jakiś tam wywiad ze mną przeprowadził odnośnie, co w życiu robiłem i powiedział, będziesz kolarzem. A że prezesowi się nie odmawia, tak się zaczęło. Okej, dziękuję. A teraz powiedz, jak to się stało, że się razem z Michałem Podlaskim spotkaliście? No i te sukcesy, Puchary Świata, Mistrzostwa Świata, medale z tych imprez przywozicie. Jak wam się współpracuje, jak się spotkaliście? Szykowałem się na Mistrzostwa Świata do Kanady. No i
w ostatnim momencie mój pilot Marcin Białobłocki nie mógł z różnych przyczyn jechać tam, by startować. No i zostałem na lodzie, bilety kupione, hotel zamówiony. No i suma summarum, trener Mirek Jurek zaczął kogoś szukać. Człowieka, który nie ma punktów UCI i tak dalej. No i co? Ja się troszeczkę załamałem, bo wcześniej zdobywałem medal brązowy Mistrzostw Europy, czyli gdzieś tam w tej czołówce byłem. No i marzeniem dalej jechać na świata, no i walczyć o medale. No co? No i suma summarum gdzieś tam nazwisko Michała się pojawiło. No i Michał po prostu wyraził zgodę, nie odmówił. No i spotkaliśmy się tak naprawdę w Kanadzie, nie? Pierwszy raz, nigdy nie jeździł na tandemie. Ale jak zobaczyłem tego faceta, jego potencjał energii, jego błysk w oczach i tak dalej, jego zachowania, po prostu siadł pierwszy raz i tak jakby przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów, nie? No i Puchar Świata w Kanadzie. Nie ukończyliśmy, bo się rower popsuł, ale uciekaliśmy w pierwszej trójce, czyli tam przed metą to po prostu ostatnia runda. Ale co, nie podaliśmy się, a później poszło dalej, nie? To może przejdziemy teraz do Michała. Michał, powiedz, jaka jest różnica między takim indywidualnym jeżdżeniem, a jeżdżeniem w tandemie, bo wychodzi na to, że to dla ciebie też jest jakaś nowość. Dzień dobry Państwu, to ja może tak zacznę od początku. Tutaj pytanie było do pana Czesława Langa odnośnie, gdzie w ogóle zaczynać kolarstwo, jeśli ktoś z Państwa ma dziecko i chciałby, żeby takie dziecko spróbować zakotwiczyć w kolarstwie, to jest masa różnego typu wyścigów, między innymi Poland Bike czy Mazowia Tour są w internecie, wystarczy wpisać, zawieźć dziecko, zapisać na wyścig w danej kategorii wiekowej i wtedy zobaczyć, czy takie dziecko ma bakcyla do uprawiania sportu, kolarstwa, czy nie. Myślę, że dzisiaj są tego czasy takie ciężkie dla uprawiania tej dyscypliny, że coraz mniej młodzieży się garnie do uprawiania kolarstwa, bo no, nie wiem, czy ktoś dzisiaj z nas by puścił swoje dziecko w wieku 8 czy 11 lat, gdzie dzisiaj jest bardzo ładna pogoda do uprawiania kolarstwa tak naprawdę. Czy by ktoś puścił dzisiaj dziecko na trening, żeby pojechało 2 czy 2,5 godziny na trening. Także tutaj tej młodzieży w kolarstwie, co na czym ubolewam, coraz bardziej nam ubywa, a nie przybywa. Wracając do pytania kolarstwa mojego zawodowego, gdzie się ścigałem 20 lat jako kolarz zawodowy właśnie. Różni się tym, że kolarstwo zawodowe, czemu bardzo zawdzięczam, nauczyło mnie tego, że nigdy nie byłem i nie mogłem być egoistą, bo kolarstwo zawodowe jakby wiąże się z tym, że jest bardzo sportem drużynowym. Nie każdy może to rozumie, ale w drużynach, w których bywałem, zawsze był lider, mało kiedy ja byłem liderem. Przeważnie to pracowałem na kogoś i to, co przeszedłem przez 20 lat uprawiania kolarstwa zawodowego, pomogło mi bardzo, w szczególności uprawiania kolarstwa tandemowego z Piotrem. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówię, w drużynie, czy tak jak Michał Kwiatkowski zostawał mistrzem świata w 2014 roku, gdzie na niego miałem przyjemność pracować, to wiadomo, że całą siłę swoją musiałem oddać na część jakby, no ja nie mogłem, pomimo tego, żeby coś, mogłem ja coś osiągnąć, musiałem swoją siłę dać jakby dla kolegi bądź zespołu. I to mi pomogło właśnie odnieść sukces teraz w tandemie, bo wiadomo, że kolarstwo tandemowe to jest tak jak ja mówię o sobie i o Piotrze, to musimy być bardzo dobrym związkiem małżeńskim. Mało tego, nawet dużo lepszym niż małżeństwo, bo w małżeństwie się można rozstać, wziąć rozwód, to już jest taka ostateczność, a tutaj nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy wiedzieć, czego przede wszystkim chcemy. Musi być wyrozumiałość dwóch osób. Nie mogę o sobie coś pomyśleć, wręcz przeciwnie, ja muszę bardziej pomyśleć o Piotrze niż o samym sobie, bo wiadomo, że Piotr jest osobą niewidzącym i wiele rzeczy muszę po prostu bardziej się skupić na tym, żeby on miał pewne rzeczy dopracowane, czyli odżywianie się w trakcie wyścigu. Ja jak nie zjem, no to przetrzymam czy wytrzymam, bo ścigałem się 20 lat i wiem, na ile moje możliwości są, no znam siebie, organizm swój, a z Piotrem, no jakby jeszcze do tego stopnia go nie poznałem, więc ja decyduję, kiedy je, co robimy, kiedy atakujemy. No jakby tutaj, no to musi iść wszystko w parze, żeby odnieść wspólny sukces i myślę, że nam się to udaje. Wracając do tego właśnie, jak się jeszcze te nasze drogi połączyły, to tak naprawdę, tak jak tu Piotr wspomniał, na 2 tygodnie do Mistrzostw Świata Piotr był jeszcze na lodzie.
W środę o godzinie 22 dostałem właśnie telefon od trenera właśnie Związku Osób Niepełnosprawnych. Zadzwonił do mnie, pamiętam jak dzisiaj była godzina 22 i mówi, czy jak stoisz, no to usiądź. No to ja usiadłem, bo faktycznie stałem i mówię, słucham. No i właśnie trener do mnie mówi, czy nie pojechałbyś na Mistrzostwa Świata do Kanady? Ja mówię, no ale kiedy, co, gdzie, jak? No mówi, w tą niedzielę. Ja mówię, jak, trener sobie chyba żartuje. Nie, no tak. Kurczę, 22, a mało tego, byłem, panie Czesiu, na wyścigu dookoła Mazowsza, tutaj właśnie w okolicach i nie było mnie nawet w domu, więc szybka decyzja, poszedłem do prezesa klubu, czy w ogóle wyraża mi zgodę, czy żebym mógł opuścić wyścig i polecić do tej Kanady, bo w niedzielę rano jest wylot, więc prezes klubu faktycznie taką zgodę mi wydał, no i poleciałem do tej Kanady. Poleciałem w niedzielę, Piotr przyleciał we wtorek i tak się nasze drogi tutaj zeszły. Tydzień, na początku mieliśmy w ogóle Puchar Świata w Quebecu, gdzie, no tak jak Piotr wspomniał wcześniej, mogliśmy nawet walczyć o zwycięstwo, bo jechaliśmy w trzyosobowej ucieczce, czyli ostatecznie moglibyśmy być, ostatecznie zająć trzecie miejsce, ale na 3 km do mety, no fartownie pękł nam łańcuch, także tutaj no siła wyższa. Piotr się zdenerwował, przyjechał w samochodzie z policją, a ja musiałem po prostu przekroczyć linię kreski, bo to jest dla mnie priorytetem to było, więc ja dobiegłem z tym rozwalonym rowerem do kreski. No a tydzień później przenieśliśmy się 800 km dalej do miejscowości Bicomont, gdzie były właśnie rozgrywane Mistrzostwa Świata. No i tam udało nam się wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Świata i tak oto się zaczęła ta przygoda. I mamy swoje cele. W tym roku walczyliśmy na paru fajnych wyścigach, Puchary Świata, gdzie udawało nam się nawet stawać na podium. Przyszły rok mamy no, jakby dwa Puchary Świata na przełomie maja i czerwca, gdzie to jest ostatnia kulminacja kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich i chcę po prostu spełnić Piotra marzenie, przy okazji swoje, żeby doprowadzić nas tandem na start na Igrzyska Olimpijskie i tam nie tylko tyle, żeby pojechać, bo to jakby nas troszkę mało interesuje, szczerze powiedziawszy, chcemy tam pojechać i wrócić z medalem, tak? Co dla pana Piotra tutaj, mojego przyjaciela, byłoby spełnieniem chyba najskrytszych marzeń, bo wiadomo, że jest już w tym wieku, że mógłby po medalu olimpijskim od dnia pierwszego pobierać emeryturę i na pewno by mu to ułatwiło jego dalsze życie, spełnianie się dalej jeżdżąc na rowerze. A mi by pozwoliło się szykować do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, ponieważ no jakby jest kolejny zawodnik, młody zawodnik, który jakby czeka na moją osobę, że jak nasze drogi z Piotrem się po Igrzyskach Olimpijskich rozejdą, bo się rozejdą, bo tak jesteśmy umówieni z Piotrem, robię to teraz dla niego po prostu, bo to jest nasze wspólne marzenie, żeby zrealizować ten plan, a po Igrzyskach nasze drogi się rozchodzą i jak się wszystko dobrze poukłada, no to mówię, czeka kolejny zawodnik i będę chciał go wtedy też doprowadzić do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles. Czyli 2028 rok, tak? Tak. Tak. Czyli rozumiesz, że na rowerze nie możecie się kłócić, jak mówisz o tym małżeństwie. Poza rowerem możemy się kłócić, bo to jest tak jak w każdym związku, ale na rowerze musimy po prostu tworzyć no wspaniały duet, bo tutaj bez tego się nie uda. Poza tym rowerem też się wiadomo nie kłócimy, ale muszę przyznać szczerze, że wejście w ogóle w środowisko osób niepełnosprawnych było dla mnie bardzo ciężkie. Dlaczego? Ponieważ po prostu jestem człowiekiem, jak to każdy mówi, ADHD i nie było mi łatwo dostosować się do osoby żyjącej z osobą z osobą niewidzącą bym nazwał, ponieważ no wiadomo, mam dwójkę dzieci, żyję tak jak my tutaj wszyscy, że wszystkim głowa pęka. A tutaj nagle po prostu przychodzę, a życie z osobą niewidzącą, no pewne czynniki się nagle zmieniają, tak? No nigdy w takim środowisku nie byłem i było to się zderzenie z murem. Naprawdę powiem Państwu, że nie było to proste i mówię, że nie jeden związek małżeński by nie przetrwał. I mówię szczerze, to nie są naprawdę proste sprawy, gdzie nagle człowiek zasypia o 23:00 i wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością, tak jak z niedowidzeniem, tak jak Piotr sam wie, o godzinie 19 czy 20 są zmęczone, bo wiadomo i zmysły są wytężone, potrzebują wtedy już, potrzebują po prostu tej ciszy, spokoju, zasnąć, czy po prostu słuchają w wolnych chwilach gazet, które mają ponagrywane, czy książek na swoich dyktafonach. No tutaj jakby, no mówię, no na moje życie całkowicie wyglądało do momentu, kiedy jakby trafiłem do osób niepełnosprawnych, a nagle jak trafiłem, no to było po prostu zderzenie się troszkę z murem i trzeba było no pewne rzeczy
szybko przebranżowić dla naszego wspólnego po prostu dobra. No pewne rzeczy, nawet jak się nie podobały, no to żeby móc w niedzielę wspólnie razem coś osiągnąć, to mimo wszystko trzeba było gdzieś zagryźć język, żeby no nie powstała jakaś awantura z byle czego, za przeproszeniem, bo mówię, tak jak osoby są bardziej troszeczkę wrażliwe, są i zmysły zmęczone i potrzebują po prostu tej ciszy. A wiadomo, w jakich czasach żyjemy, ja też w tych czasach jestem i też wiem, co robię w danym dniu, ile spraw człowiek załatwia, a tutaj tak to nie wygląda. Ale bardzo zawdzięczam środowiskowi osób niepełnosprawnych, że trafiłem, w ogóle całkowicie się zmieniło moje życie od zeszłego roku. Całkiem inne mam priorytety, bardziej doceniam to, co w życiu mam, bo niekiedy nie zawsze doceniamy to, co w życiu na ogół mamy. Przeważnie z małych problemów robimy duże problemy. Dużo Piotr wniósł pozytywnego w moje życie, w życie mojej rodziny, w życie moich właśnie dzieciaczków, które też jakby miały przyjemność poznania Piotra, żeby, myślę, że już moi synowie nigdy nie będą stękali, że coś im w telefonie nie działa albo nie mogą pobrać filmiku, bo im Wi-Fi przerywa. Jak porozmawiali z Piotrem, z osobą, która nie widzi, to troszeczkę te wartości się zmieniają. Ja dodam, że w zeszłym roku, jak byłem nawet na Mistrzostwach Świata w tej Kanadzie, to właśnie synowi wysłałem takie zdjęcie z Hiszpanem, bez rąk, bez nóg, żeby no, nigdy nie narzekał, że ma może ciutkę powietrza za mało w piłce, że nie może grać. Także tutaj bardzo, bardzo dużo pozytywnego wyniosłem ze środowiska tandemów, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy, Michał, za tą wspaniałą odpowiedź. Szanowni Państwo, schodzimy z rowerów i zaczynamy się wspinać, czyli Ola Mirosław, ja wyczytam, że ty pochodzisz ze sportowej rodziny i powiedz, czy to miało wpływ na to, że ty też jesteś wyczynowym sportowcem? Znaczy ja przede wszystkim pochodzę z aktywnej rodziny, nie sportowej, a to jest drobna różnica, natomiast myślę, że to miało ogromny wpływ, ponieważ no ja od najmłodszych lat byłam aktywna, ruszałam się, chciałam się ruszać też tutaj w tym przypadku. Nasz tata pokazywał nam po prostu, że ta aktywność fizyczna, ten ruch jest fajny i że lepiej spędzać czas na dworze niż właśnie gdzieś tam w domu siedzieć i patrzeć się przysłowiowo o ścianę, więc myślę, że tak, no bo takie rzeczy wynosimy właśnie z domu. Rodzice to są nasi pierwsi nauczyciele i to, co my patrzymy, co oni robią jako dzieciaki, to potem to powielamy, więc wydaje mi się, że to był ten w cudzysłowie łatwiejszy start. Opowiedz trochę o swoim treningu, bo domyślam się, że to nie tylko wspinanie się, jakie jeszcze inne takie uzupełniające ćwiczenia wykonujecie? Ja przede wszystkim trenuję na siłowni i potem tą siłownię razem z trenerem właśnie przykładamy na ścianę. Natomiast wspinanie na czas to jest najbardziej oderwana konkurencja od wspinania, ponieważ my stosunkowo mało się wspinamy tak generalnie. To obejmując, ponieważ mamy cały czas taką samą ścianę, droga jest ta sama, więc naszym tak jakby to, co musimy zrobić, to przyspieszyć te poszczególne, te konkretne ruchy na ścianie, a robimy to przede wszystkim właśnie na siłowni, podczas treningu siłowego, plajometrycznego i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnie pytanie. W Tokio było czwarte miejsce. Czy to cię zmotywowało do tego, żeby w Paryżu ten wynik poprawić? Ja myślę, że Tokio było zupełnie inne niż będzie Paryż przede wszystkim, bo w Tokio była to konkurencja łączona, czyli w rywalizacji były trzy konkurencje właśnie prowadzenia bouldering i moja, w której się specjalizuje czasówki. To tak jakby trochę przekładając na lekką atletykę, połączyć sprint na 100 metrów z biegiem przez płotki na 400 i jeszcze do tego dodać maraton. Po prostu jakby w każdej tej konkurencji liczy się co innego i co innego jest ważne, więc ciężko było to połączyć. Natomiast w Paryżu ja w mojej konkurencji mam swój oddzielny komplet medali, więc będę walczyła właśnie we wspinaniu na czas. Nie chcę tutaj robić jakichś górnolotnych deklaracji, pompować balonika i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby spełnić przede wszystkim moje marzenie, osiągnąć przede wszystkim mój cel. No i tyle. No to faktycznie duża rozbieżność na tym przykładzie tych 100 metrów i maratonu. Tak się różnią właśnie te konkurencje nasze. No to na ładnie to zobrazowałaś. I przechodzimy do Natalii Kaczmarek, 2022 rok Wicemistrzostwo Europy, 2023 Wicemistrzostwo Świata, 2024 rok. Natalia, jak to widzisz? Dzień dobry. Widzę to, przynajmniej marzę o złocie w Paryżu. Jeszcze dodam, że indywidualnie, bo medal w sztafecie już mam, a indywidualnie igrzysk jeszcze mi brakuje do kolekcji.
no to plany konkretne i zdecydują deklarację. Ale powiedz nam też o swoich przygotowaniach, bo rozmawialiśmy, pan Czesław Lang mówił, że kolarz jedzie ileś dni na wyścig Goli. Ja patrzyłem w program Igrzysk, tam są 3 dni biegów eliminacyjnych pod rząd, dzień przerwy i ten finał. I czy wy pod tym kątem nie tylko takiego sprintu 50-sekundowego, czy w twoim przypadku 49-sekundowego się przygotowujecie, czy też na te dni jakoś ten trening rozkładacie? Tak, przygotowujemy się na pewno do biegu turniejowego, bo to jest bardzo ważne i często te biegi turniejowe troszkę się różnią od tych startów, które normalnie na co dzień startujemy pojedyncze. Ja na przykład w Budapeszcie w tym roku, kiedy zdobywałam medal na Mistrzostwach Świata, w finale pobiegłam nieco wolniej niż w półfinale, ale faktycznie trzeba zachować te siły. Myślę, że w Paryżu będę jeszcze bardziej zapracowana, bo podejrzewam i mam nadzieję, że czekają mnie jeszcze do tego 2 sztafety, czyli właśnie sztafeta mieszana i sztafeta żeńska. Więc łącznie myślę, że będę mogła tam pobiec 7 razy 400 metrów, co jest na pewno bardzo ciężkie. Ale wierzę w to, że trener wie, co robi, szykujemy się do tego, po to ciężko trenuję, żeby wytrzymać te wszystkie 7 biegów. Mam nadzieję, że też będę jechała tam z, można powiedzieć, dobrą pozycją i że będą łaskawe dla mnie dzięki temu rozstawienia torów i rozstawienia serii. Ale zobaczymy, na razie ciężko prorokować. No tak, jeszcze do igrzysk trochę czasu. Zaczepiłaś temat sztafet, bo parę lat temu ty byłaś taką wchodzącą zawodniczką do sztafet, no teraz ze względu na wyniki osiągnięcia jesteś liderką i czy to w tych startach sztafetowych zmienia w twojej głowie nastawienie, że to na tobie ta odpowiedzialność ciąży? Myślę, że nie. Myślę, że nie zmienia to nic w moim przekonaniu. Zawsze daję z siebie 110%. W sztafecie można powiedzieć nawet, że 120, bo zawsze jeszcze myślę o moich koleżankach i kolegach z drużyny. Nie biegam tylko dla siebie. Faktycznie bycie liderką jest może nieco trudniejsze. Często mi też przypada ta ostatnia zmiana, która jest fajna, ale myślę, że jest też na niej największa presja tutaj położona z tego względu, że no, ludzie najbardziej ją pamiętają i jak zdobywamy medale, to jest bardzo fajnie, ale podejrzewam, że jeżeli bym straciła tą pozycję medalową, to też można powiedzieć, że tutaj ktoś mógłby mnie obwiniać. Także faktycznie bycie tą liderką jest może nieco większa presja, ale daje z siebie zawsze tyle samo. I ostatnie pytanie, bo na Instagramie widziałem, że zapowiadałaś wyjazd do ciepłych krajów, więc jak teraz się układają twoje przygotowania najbliższe i czy w sezonie halowym wystartujesz? Tak, akurat niedługo wylatuję, wydaje mi się, że za tydzień do Portugalii, więc tam jeszcze nie tak ciepło, ale później lecimy do RPA, tam już jest bardzo ciepło i tutaj nie ma żadnych zmian, bo ja właściwie co roku tak jeżdżę. I później następują właśnie małe zmiany, bo w tym roku rezygnuję z sezonu halowego właśnie pod kątem igrzysk, bo nie chcę tutaj prowokować niepotrzebnych kontuzji, więc będę jeszcze więcej za granicą niż zawsze, bo właśnie zamiast trenować na hali, prawdopodobnie polecę też w jakieś ciepłe kraje. Myślę, na Teneryfę i później znowu lecimy do RPA i później mamy Mistrzostwa Świata sztafet na Bahamach, które są bezpośrednią kwalifikacją właśnie sztafet na Igrzyska, więc tam też pewnie będziemy się przygotowywać gdzieś wcześniej i w maju są właśnie te mistrzostwa. Dziękujemy, to trzymam kciuki, żeby plany się powiodły. Dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie z pracowników, a mamy, ale z mediów, ale to zapraszam, Michał, pytanie. Michał Kublik, Radio Mixper. Ja mam pytanie do pana Czesława Langa, bo wspominał pan o promocji Polski i wyścigu. Często teraz te duże tury organizują pierwsze etapy, nazwijmy to, poza granicami kraju. Czy ma pan taki plan w najbliższym czasie, żeby właśnie Tour de Pologne zacząć, no może nie w Hiszpanii czy w Portugalii, ale w Niemczech lub w jakimś takim bliższym kraju? Mam taki plan, właśnie akurat jadąc tutaj rozmawiałem, ale nie mogę na razie powiedzieć gdzie, ale taki plan jest, żeby zacząć Tour de Pologne w tym roku gdzieś u sąsiadów. O, u sąsiadów. Okej, okay, dziękuję. Jeszcze do pani Oli mam pytanie. Czy po ostatnich igrzyskach zdecydowano właśnie o podziale tego faktu, że każda z konkurencji będzie miała swój oddzielny pakiet medali? Jak to się stało? Znaczy o tym decyzja zapadła już w okresie pandemii, bo decyzja miała zapaść rzeczywiście po igrzyskach olimpijskich w Tokio, natomiast ze względu na pandemię igrzyska zostały przesunięte. Więc o tym, że w Paryżu będzie oddzielny zestaw medali dla mojej konkurencji, ponieważ mamy 2 medale. Jeden to jest czasówki, a drugie to jest prowadzenie bouldering połączone razem, więc jest to dwubój. I ta decyzja została opublikowana przez MKOL w grudniu 2020 roku. Ktoś jeszcze?
A, mamy, dobra, Michał. Dzień dobry, Michał Marcinkowski. Ja mam pytanie do pana Michała i do pana Piotra. Odnośnie, mówili panowie, że wykluczyła was, że tak powiem, z dalszej rywalizacji awaria roweru, defekt, zerwanie łańcucha. No bo jak wiemy, w normalnym wyścigu kolarskim kolarze mają na zastępstwo rower, który jest szybko ściągany z dachu i wymieniany. Czy u was, w waszej konkurencji to nie występuje? W naszej konkurencji akurat tutaj na tym bardzo mocno ubolewam, bo właśnie nie ma czegoś takiego jak rowery zapasowe. Nawet jakby były to na obecną chwilę, byśmy go nie mieli po prostu. To jest raz, ale po prostu tutaj jest to bardzo duży właśnie, nie wiem kogo błąd, że no nie ma możliwości właśnie wymiany tego roweru. Akurat w tym momencie i tak już by nam ten rower nic nie pomógł, bo wiadomo, że za nami było 30 sekund kolejna grupka nadjeżdżających kolarzy. Wiadomo, że to było 4 km do mety. Te dwa tandemy, w których my jechaliśmy, czyli we trzech, oni dojechali do mety i między sobą rozegrali tę no, walkę o zwycięstwo, my żeśmy zostali, tak? No wiadomo, że tutaj nam ten łańcuch pękł, to nawet jakby doszła ewentualna wymiana tutaj roweru, to i tak byśmy nie zdążyli, no ale mogłoby nam to pozwolić na przykład walkę o piąte czy szóste miejsce, tak? No tutaj to właśnie, no mówię, w kolarstwie, dlatego kolarstwo też uważam, że jest jednym z najcięższych sportów do uprawiania, bo tutaj bardzo dużo czynników zewnętrznych jakby mimo wszystko wpływa na odniesienie samego sukcesu, tak, bo tak jak tutaj pan Czesiu wcześniej wspomniał o tym sprzęcie, no wiadomo, że dzisiaj kolarstwo też jakby wszystkie czynniki trzeba poskładać, żeby w ogóle osiągnąć sukces, to jest wiadomo pierwsza sprawa, czyli to odżywianie, ten sprzęt, to spanie, podróżowanie, to wszystko jakby wchodzi do tego naszego sukcesu, tak, no ale sprzęt jakby odgrywa bardzo istotną rolę. I tutaj, no mówię, w kolarstwie tandemowym, tak jak jest, są bardzo duże przeciążenia, tak, no wiadomo, na rowerze szosowym, gdy ja jeżdżę normalnie, czy tak jak teraz jeszcze się dalej ścigam, no to wiadomo, że ważę 70 kg i jadę na normalnym rowerze. Tutaj na rowerze tandemowym to mimo wszystko to jest jeden łańcuch, a nacisk jest dwóch zawodników, no przeciążenia są przeogromne. No tutaj tak jak mówię, no jest bardzo duża bolączka, bo można się szykować na Igrzyska Olimpijskie, poświęcić bardzo dużo czasu, wiele poświęcenia, wyrzeczeń, no wspólnych jakby środków finansowych, wielu różnych partnerów, możesz pojechać na Igrzyska Olimpijskie i przebić oponę i nic nie zrobisz, po prostu przebijesz oponę. Może ona być nowa, kosztować 350 euro, najlepsza na świecie na deszcz, a i tak to ci nic nie pomoże. No może ci pęknąć łańcuch, no może ci pęknąć szprycha w kole, no wszystko niby jest dograne, sprawdzone. Jeździmy na łożyskach ceramicznych, czyli no takich bardzo drogich, żeby to toczenie tego roweru było po prostu ciutkę lżejsze. Wszędzie są ceramika, łożyska powkładane, czy w suporcie, czy w wózkach ceramicznych, łańcuch ceramiczny nawet jest specjalny, który pozwala przejechać mniej więcej 200, między 200 a 500 kilometrów, bo ma taką no jakby 100% działania, ale ten łańcuch, no wiadomo, czym jest ten sprzęt bardziej wyżyłowany, no też jest bardziej podatny na te po prostu straty. No może pęknąć kierownica, no wiadomo, ona jest karbonowa, przy tych wielkich przeciążeniach, no wszystko się może wydarzyć, no naprawdę tutaj, żeby odnieść ten sukces, to nigdy nikomu nic nie można zagwarantować, bo mówię, no za przeproszenie jakby tutaj, broń Boże, żebym komuś tam chciał ubliżyć, ale no mówię, w kolarstwie, no tutaj są te czynniki jeszcze zewnętrzne, tak, no jakby pomimo, że możesz być przygotowany, wiesz, że na tej czasówce jesteś w stanie pojechać, nie wiem, 50 na godzinę średnio, no to nie jest tak jak w innych dyscyplinach, czy w pływaniu, czy w bieganiu bodajże, broń Boże, żebym tutaj chciał naszym biegaczkom coś uprzykrzyć, no ale w kolarstwie no, są te czynniki zewnętrzne, no może popadać deszcz, mam ciutkę za dużo powietrza, tracimy troszeczkę przyczepność na oponach, są opony na deszcz, są opony na suche, na sucho się pompuje troszkę więcej powietrza, no bywały takie sytuacje, tak jak u nas w tym roku w Belgii, na wyścigu, na pucharze świata, że było sucho, było dużo brukowanego, nagle pojawiła się ni skąd, ni zowąd chmura, ciutkę popadało, no i po prostu czułem się na rowerze jak na łyżwach, tego nie przewidzimy. Z drugiej strony, jakbym założył koła, na których mam specjalne opony na deszcz, po pół godziny tego deszczu, wiadomo, na tych oponach bym się czuł bezpiecznie i byłoby mi lepiej, ale po tym czasie byłoby mi dużo ciężej jeździć. Dlaczego? Bo miałbym dużo mniej powietrza, bo wiadomo, że na deszcz pompujemy 5 atmosfer, jak jest na sucho, pompujemy 7 atmosfer. Też byśmy na tym dużo tracili energii. No mówię, tych czynników w kolarstwie mimo wszystko jest dużo, bardzo dużo, żeby odnieść wspólny sukces.